Rok 2011 za nami, czas więc zająć się podsumowaniami. Zapraszam na top 5 2011 roku. A zacznijmy od oczywistych faworytów, czyli Batman Arkham City, The Elder Scrolls 5 Skyrim, Portal 2, Deus Ex, Bunt Ludzkości. Tych gier nie będzie w tym zestawieniu. Dlaczego tak znakomite produkcje nie dostały nawet nominacji? Bo w nie po prostu nie grałem. Cała reszta jest nominowana i czas się przyjrzeć ich liście. Crysis 2, Bulletstorm, Fear 3, Transformers The Dark of the Moon, Mortal Kombat, Homefront, Killzone 3, Gears of War 3, Space Marine, Battlefield 3, Assassin's Creed Revelations, Uncharted 3 Oszustwo Drake'a, Modern Warfare 3, Halo Combat Evolved Anniversary. A teraz czas rozstrzygnąć. Miejsce piąte. Mortal Kombat. Dlaczego ta gra dostała wyróżnienie? Bo nie lubię bijatyk. A jeżeli jedna z nich wciągnęła mnie w fabułę, w wyzwania dodatkowe, przemierzanie tradycyjnie drabinki pojedynków i bitwy w sieci, na pewno jest to gra wysokiej klasy. Kupiona z sentymentu, natychmiast pochłonęła mnie w swojej mechanice i historii. Nawet problemy w multi nie powstrzymały mnie przed setkami walk z innymi graczami. Miejsce czwarte, Crysis 2. Crytek wdarł się szturmem na konsolę i zaserwował jedną z najładniejszych gier tej generacji. I nie jest to tylko pokazówka. Niemcy są świetnym deweloperem i potrafią zaserwować dynamiczny scenariusz, wartką akcję i ciekawą fabułę. Dodatkowo Crysis 2 wyróżnia się oryginalnym pomysłem na nosutu. W multi to on odróżnia tę grę od klonów Call of Duty. W singlu gra zaskakuje szerokimi poziomami i kilkoma sposobami przechodzenia ich. Miejsce trzecie, Killzone 3. To naprawdę spory krok w stosunku do dwójki, jeżeli chodzi o rozwiązania w mechanice gry, bo graficznie to jest tylko pół klasy lepiej. Cieszą animacje walki wręcz, które zastąpiły kontrowersyjny nóż, możliwość noszenia dwóch broni głównych, ulepszony cover system, ulepszenia gameplayowe i zróżnicowane scenerie. Zdradzam to może zbyt wcześnie, ale to Killzone 3 był dla mnie najlepszym ekskluzywem na PS3 w tym roku. Dodajcie do tego świetną obsługę MUVA i ciekawie rozwiązane multi. Miejsce drugie, Gears of War 3. Bez gadania, trzecie Gearsy pozamiatały. Seria zyskała na pogłębieniu fabuły i postaci, na wprowadzeniu dedykowanych serwerów, rozwoju trybu hordy i nowości w postaci bestii. Gdzie tam Modern Warfare 3? To właśnie gra Epica jest najbardziej kompletnym pakietem w tym roku. Doskonała grafika z części drugiej wzbogacona o lepsze twarze, cudne oświetlenie i bogatą kolorystykę. Brać w ciemno, najlepiej razem z dodatkiem Cień Rama. No i miejsce pierwsze, Battlefield 3. Gra od DICE była moim faworytem już od pierwszych przecieków o jej istnieniu. Mimo narzekań w branży, z przyjemnością przeszedłem kampanię singlową, której najbardziej brakowało mi wyrazistych postaci. Polski dubbing jak dla mnie zarządził. To nieprawda, że 6 misji kopowych jest bez sensu w porównaniu ze Spec Opsami z Modern Warfare 2 i 3, bo te misje są dłuższe i bardziej zróżnicowane w obrębie samych etapów. I tak wszelkie narzekania bledną przy multi. To jest przemyślany i dopracowany koncept, który teraz po poprawkach i mapach z Battlefielda 2 jest najlepszym trybem wieloosobowym, jaki znam. Dlatego ta gra jest na pierwszym miejscu. Mimo wszelkich głosów sprzeciwu i umieszczania jej na liście zawodów 2011, to jest rozgrywka stworzona idealnie pode mnie. Cóż jeszcze dodać?